dobry. Rozpoczynamy nowy dzień. Ja właśnie sobie zrobiłam rumianek. Siedzę tutaj w ciszy. Tak trochę ciszej mówię teraz, bo dzieci jeszcze śpią. I tak sobie patrzę tutaj w to niebo, w paski. Słuchajcie, bo są po prostu pasy takie różowo-niebieskie na niebie. Zaraz Wam pokażę. No i czekam, kiedy się pokaże słońce. Chociaż przed chwilą słychać było, jak pada deszcz, ale to są tylko takie... No, tak sobie przechodzą takie fale deszczowe, ale ogólnie mam nadzieję, że się dzisiaj zrobi fajny dzień. Zaczynamy tego vloga. Dobrego dnia Wam życzę. Poczytałam książkę, właśnie sobie tak tutaj siedzę i łapie promienie słoneczne, widzicie, na mojej twarzy, bo już słońce wyszło. No i fajnie tak sobie właśnie posiedzieć i wiatr wieje, słuchajcie, więc tarmosi tutaj tymi drzewami, które są przy naszym domu i tak właśnie tutaj fajnie sobie gra to światło. Bardzo fajnie się tak siedzi. Dobra, ale nic, trzeba się już pomału zbierać, idę dokończyć ubieranie, bo już jestem, tak wiecie, prawie ubrana, ale tak sobie siedzę w szlafroku, bo jest mi ciepło, ale idę, bo pewnie niedługo moje towarzystwo wstanie, dzisiaj mają wolny dzień, no bo jest dzień nauczyciela, więc mają wolne w szkole, no i jakoś sobie postanowiłam, że ten dzień tak zorganizujemy jakoś fajnie, gdzieś sobie tam pojedziemy, coś porobimy, coś upieczemy. No więc chcę też moje dzieci do tego wszystkiego zaangażować. Mam nadzieję, że tu będą współpracować ze mną. No i jakoś ten dzień fajnie sobie ułożymy. Dobra, no to zmykam dalej działać. Właśnie sobie zrobiłam, słuchajcie, kawę, którą dopiero otworzyłam, pokazywałam Wam w sobotnim holu. Kto jeszcze nie widział tego filmu, to zapraszam, bo tak wrzuciłam spontanicznie. Kawa, którą ostatnio kupiłam w Kauflandzie, no naprawdę jest super. Bardzo mi smakuje osobiście, no wiecie, nie każdemu musi, no nie? Ale ja już po prostu wypróbowuję różne kawy, naprawdę. Ostatnio miałam kostę i też była fajna, ale tak szczerze mówiąc, no nie czułam różnicy między jakimiś tam innymi kawami, które kupuję. Natomiast jak tą właśnie zrobiłam przed chwilą, to naprawdę ma fajny smak. Jest mało kwaśna, a taki ma fajny, taki wyrazisty kawowy smak, taki jakby lekko czekoladowy, coś takiego, taka nutka, wiecie, to nie jest smak, ale to jest jakaś nuta. Nie wiem, czy tu jest w niej taki w ogóle jakiś aromat, bo jeszcze nie czytałam. Natomiast jest bardzo fajna, także idę teraz kawkę wypić, bo moje dzieci już wstały, także rozpoczynamy ten dzień.
dzisiaj śniadanie rozgrzewające, bo jest tylko 10 stopni na zewnątrz. Dobrze, że w domu jest cieplej, ale słuchajcie, trzeba się teraz trochę porozgrzewać. Jakie jecie śniadania i w ogóle posiłki? Bo ja już tak teraz, wiecie, z tymi sałatami moimi, to już tak trochę, no troszkę się oddaliłam, powiedzmy. Wolę zjeść coś ciepłego, tak żeby sobie nawet ręce zagrzać, fajnie. Chociaż później pewnie jakaś tam sałata wleci. Coś tam pokombinujemy, ale teraz rano to fajnie się tak rozgrzać czymś ciepłym. Rzeczy domowych ogarnięte. Zabrałam się dzisiaj za salon, bo wymagał tego już po weekendzie zdecydowanie. Użyłam nawet cięższego sprzętu, żeby tutaj wszystko, wiecie, wydrzeć z dywanu, z kanapy. Różne tam sprawy. Jeszcze przejechałam od razu kuchnię, łazienkę. No wiadomo, jak to jest, jak wiecie, jak się zacznie, to już tak to idzie. Fala dalej. Teraz się do kuchni jeszcze przeniosę, bo tam jeszcze czekają naczynia do schowania do zmywary. Kto jest na naszej grupie facebookowej, to już widział w trakcie montażu, co tutaj się działo u nas, jeśli chodzi o baterię do zlewozmywaka. Tamtą starą już po prostu musieliśmy wymienić, bo ona przeciekała, lała, już nie dało rady już nic z nią zrobić, była już naprawiana i tak dalej i miała swoje konkretne lata, także na emeryturę zasłużoną przeszła. Teraz zamontował Tomek właśnie taką. Oczywiście się nie obyło bez komplikacji, jak to bywa przeważnie. Liczymy na to, że to jest tylko tak, wiecie, pyk pyk, że się jedno wymieni, to znaczy jedno wyjmie, drugie zamontuje i będzie git. A tutaj się okazało, że trzeba było jeszcze coś tam docinać i tak dalej i wiecie, i kombinować. No ale na szczęście się udało. Także teraz już nic mi tutaj się, wiecie, nie leje. Mogę sobie nagiąć tak, jak mi się podoba tutaj ten kran, bo jest taki mięciutki, także fajnie, jestem zadowolona. No i można tutaj działać dalej w kuchni.
odjeżdżamy spod Agata Meble. Przyjechaliśmy sprawdzić jakieś szafy, bo już konkretnie chcemy Mai kupić jakąś szafę. No ale niestety tutaj nic takiego nie znaleźliśmy. To jeszcze było takie miejsce, do którego ja chciałam zajrzeć, bo się tak wahamy pomiędzy JUSK i IKEA. Mamy dwie upatrzone szafy i zobaczymy. Jeszcze się musimy tak dokładnie zdecydować, bo wymiary wchodzą w grę. Obydwie są fajne, ale wymiarowo musimy jeszcze to dokładnie sprawdzić. Dobra, no to co? To jeszcze jedziemy w jedno miejsce coś poszukać. Mamy jeszcze na tapecie szlafroczki dla dzieci, bo już są niestety za małe. I parasolki, bo to już teraz taki czas. Twój nie jest za mały? No taki średni, no nie, jeszcze tam ujdzie, no ale i tak trzeba kupić, bo dzieci rosną. Dobra. No twój to w ogóle za mały. I parasolki jeszcze musimy kupić, bo też dzieci mają takie malutkie jeszcze parasoleczki, gdzieś tam już dawno, dawno kupione. A tutaj się teraz taka pogoda robi, że no to się przyda. Dobra, Maja, się udało ci zapiąć? Tak. Się udało ci zapiąć, dobra. Okej, no to odpalamy i jedziemy. Wróciliśmy do domu, ja właśnie sobie zrobiłam kawę, grzeję ręce, bo na zewnątrz takie zimno, tak wieje wiatr, że po prostu głowę urywa, słuchajcie. Ale ja dzisiaj tak, zabrałam po pierwsze dzieci do Agata Meble, tak jak Wam mówiłam, żeby sprawdzić szafy dla Mai, bo już się po prostu tak nosimy z tym zamiarem i nie możemy sprawy dopiąć. Więc no, chciałam jeszcze sprawdzić po prostu, czy tam coś takiego czeka na nas, ale nie czekało nic. Także się zdecydujemy na którąś z tych dwóch, o której Wam mówiłam. No i jeszcze właśnie tak, wstąpiliśmy do Pepco. Oczywiście nie było żadnych fajnych parasoli, oprócz takich, wiecie, maleńkich, które oni w sumie mają, to nie będziemy się dublować. No ale za to udało się znaleźć szlafroczki. Maja sobie wybrała taki czerwony. Bardzo fajny, jest milutki, z kapturkiem, fajny za 30 zł. Ona tam chciała jakiś inny wprawdzie, ale wiecie, coś sobie kiedyś upatrzyła, że tam był jakiś kolorowy, nie wiem, nie ma, już któreś Pepco objechałam i albo jej się coś po prostu, wiecie, pokićkało. Czasem to tak jest, nie, że człowiekowi się wydaje, że coś było, ale później się okazuje, że to jednak nie to. Albo po prostu, no rzeczywiście może coś było i nie ma, nie wiem o co chodzi. W każdym razie Mikołaj sobie wybrał taki szlafrok, takie moro motywy, ale mu się spodobał. Wprawdzie ostatnio on woli inną kolorystykę, ale jakoś tak mu się spodobało. No i on, słuchajcie, jest przeceniony z 40 zł na 20. I rozmiar jest taki 134 na 140, także... Fajnie, bo to już taki przyszłościowy. Maja właśnie też jej wzięłam identyczny rozmiar, bo oni tak, wiecie, no rosną, nie ma co mówić. Dobra, ja sobie teraz tutaj chwilę z kawą usiądę, wypiję i idę do kuchni zaraz robić szarlotkę. Wczoraj zrobiłam jabłka, taki mus jabłkowy, bo po prostu nie mam takiego gotowego, a miałam jabłka. Fajne takie, które się nadają idealnie, także zrobiły się naprawdę super. Kilka sztuk, wzięłam chyba 6 albo 5 takich dużych, dosyć, wiecie, obrałam, wrzuciłam do gara, to się rozpaćkało tam za niedługą chwilę, dosypałam trochę erytrytolu i mam gotowy. Jeden mus mi wyszedł taki duży, a drugi mi wyszedł mniejszy, taki słoik, bo sobie wsadziłam do słoika od razu, żeby wiedzieć po prostu, żeby znać te proporcje. Ja potrzebuję słoik jabłek do szarlotki, to no to tak właśnie to wykorzystam. No i tak dzisiaj zrobię. Tak się zastanawiam, bo chciałam zrobić taką szarlotkę, wiecie, w kratkę na górze z taką krateczką. Więc poszukam jakiś przepis, bo jeszcze tak konkretnie nic nie znalazłam. Poszukam jakiś przepis i coś takiego wymyślimy, zrobimy. Myślę, że będzie pyszne, bo wiecie, no szarlotka zawsze pyszna jest, no nie? Także dopijam kawę, składam tutaj wszystko i zmykam zaraz do kuchni.
Przygotowałam już tutaj wszystkie składniki do szarlotki. Mam tutaj 400 g mąki, mam 100 g cukru pudru, 200 g masła, takiego zimnego z lodówki. Jeszcze zaraz oddzielę sobie białka od żółtek, bo będą mi tutaj potrzebne 4 żółtka i zaraz to wszystko wrzucam do robota i wymieszam mi to na takie fajne, gładziutkie ciasto i pokażę Wam, co będę robić dalej. Ciasto już mam gotowe, podzieliłam na 3 części. Jedna z tych części to będzie spód, druga to będą brzegi szarlotki, a tutaj zrobię z tego kratkę. I teraz sobie już to na chwilę odsunę. I słuchajcie, tutaj mam blaszkę wyłożoną folią, taką przeźroczystą. I na tej części zrobię sobie ten wierzch, czyli tak zaczynam od góry. Po prostu rozciągnę to tutaj w tym miejscu, tak na całą tą blaszkę. Później pokroję to w paseczki i dam do lodówki, żeby się chłodziło. No i mam tutaj ciasto już tak rozciągnięte łyżką. Bardzo fajnie się to udaje zrobić. To jest świetny pomysł. To się właśnie dzisiaj tego nauczyłam, słuchajcie, na tym filmiku. I teraz sobie ja to użyję do tego noża, więc to może nie będzie takie jakieś arcydzieło, ale wiecie, nie chcę poprzecinać blaszki. Natomiast jeśli macie jakieś takie radełko do pizzy, czy cokolwiek innego, czy taki właśnie jakiś wykrawacz do ciasta, to idealnie się to nada. W każdym razie wycinam takie paski po to, żeby później mieć kształt już do tortownicy. Także też uważam, że to jest całkiem fajny sposób. Teraz jak już mam wolną blaszkę, to układam papier do pieczenia. No i teraz już będziemy dalej działać ze spodem. Okej, może mi się to jakoś uda. Jest, udało się. Biorę teraz kolejny kawałek ciasta i znowu tym samym sposobem. Bardzo fajny jest ten sposób z łyżką. No i teraz będziemy robić spód do szarlotki, a z tej trzeciej części będę robić brzegi. Zaraz Wam pokażę, jak to zrobię. Teraz ta część, która mi została, jeszcze została podzielona na 4 mniejsze kawałki. I słuchajcie, na ten spód teraz dołożę tutaj brzegi, tak jakby. Więc zaznaczam sobie, tak żeby mniej więcej wiedzieć, po 1/4 ciasta. No i teraz tutaj będzie największa sztuka, słuchajcie, żeby tak od każdego kawałeczka fajnie to wyłożyć i tak, żeby nam powstał brzeg. Oczywiście to trzeba porozciągać dalej i ułożyć tak, żeby tutaj nie było tych pustych przestrzeni. Dobra, próbuję, działam dalej. Ciasto już jest takie prawie gotowe. Jeszcze teraz go ponakłuwam widelcem i wrzucę do lodówki. Wyszedł z tego taki fajny, taki koszyczek jakby, taka miseczka, do której można teraz resztę składników powrzucać. Bardzo fajnie to wygląda. No więc ja to teraz tutaj sobie dokończę. Dam do lodówki, niech to się schłodzi. No i później wypełnię musem. To znaczy nie, źle mówię, jak to się schłodzi, to ja sobie podpiekę ten dół i dopiero później wyłożę na to jabłka i no i zrobię właśnie tą krateczkę na górze i dopiero wtedy już pójdzie na swój właściwy, odpowiedni czas do piekarnika. Thank you.
Moi mili, przychodzę się tutaj z Wami pożegnać z ogrodu, bo tak sobie wyskoczyłam na chwilę z domu. Szarlotka jest w piekarniku. Na końcu tego filmu Wam pokażę, jak wygląda. Ja teraz idę ten film montować, więc już pewnie nie nagram tego, jak ona smakuje, bo musi po prostu wystygnąć. Ale mam nadzieję, że będzie dobra, to już Wam powiem w kolejnym vlogu. Tymczasem dziękuję Wam bardzo, że dzisiaj tutaj do mnie zajrzeliście. Zostawcie łapki i komentarze, będzie mi bardzo miło. I widzimy się w kolejnym filmie w piątek. Do zobaczenia!